No jechałem po Billego, bo tam Billy jest i Bobby za szpitalem. Gdzie? A co ty w taksówce robisz tutaj? Nie, no zajebałem. Ja nie wiem właśnie do jakiej pracy pójść. A, powiem ci, ja się zatrudniłem przed chwilą w tej w taksówce, jest totalna lipa, chłopie. Totalna lipa, chyba z 10-15 osób się zatrudniło. Chyba się wymiksuje z tego. Kopę lat, kurwa, gdzieś ty w ogóle się podziewał. A co z chłopakami? Coś kminicie? Macie jakiś biznes, ha? Znaczy się, no wiem, że Billy dostał klamkę od jakiegoś chłopa za darmo. Co ty gadasz, na przykład taką, ha? A ja noży. Ja mam noży. Ja, noży i dobra sprawa, ale tu wiesz, tu ciężko zarobić, kurwa, na nielegalu to gangi, wszystko kontrolują gangi uliczne. Ciężkie gówno, stary. No to jedźmy, zgarnij chłopaku, możemy się umówić w jakimś klubie w barze, to się pogadać przy piwku. No dobra. 018782, taki mam numer. Jasne, piona wariaciuku, trzymaj się. O, piona. Japa, kierapa, sztubilie. Teraz ta taksowa chodzi. Chyba nie dzień, mój pierwszy dzień, ty fajna dziewczyna jesteś. Kurwa. Patrzysz na mnie, jakbyś mi miała teraz zjeść, ponczusiu. Ponczusiu zalany, skąpany w tłuszczyku. Trzymaj się. Tak, słucham. Potrzebuję mojej pomocy. Jest pani w stanie mi podrzucić jakiś kanister z paliwem, bo mi padło wszystko. Nawet tak. Rezerwa się mi nie zapaliła, od razu mi zostało bug. A jest może... może pan wsiądzie, tu pojedziemy razem. Okej, jasne, bo wie pan, ja tu nie wiem, nie znam się na tym. Padła mi taksówka, wie pan, gdzieś pierwszy dzień w robocie jestem, ja to myślę, że będzie jakaś informacja, to chuj. Brak paliwa, czy może silnik jednak? Nie no, silnik wszystko hula, wiesz, coś mi się wydaje, że na łączeniach, kurwa, z informacją na baku, kurwa, coś siedzi, no. Już jesteśmy. Jasne, dziękuję, już chwilka. Kanister, $100, kurwa. Tak jest, Sigan, co tam? Ta, no, mam Bobiego i Jaydona. To gdzie się spotykamy? No nie wiem, chip coffee może. Chip coffee, dobra, będę za 10 minut. No jest, znalazłem kanister, dziękuję panu. Super, a teraz druga sprawa. Musi pan napełnić. Jasne. No przecież wiem, nie jestem debilem, jasne. Przecież nie będę z pustego kanistra lał ten do swojego. Ten. O kurwa, no to jest wyższa półka. Mocne w chuj to, nie? Takie wiesz, niby niewinne, ale mocne w chuj jednak. Chlupie, kurwa, chlupy jak wiesz, w chałupie. Dobra, wracajmy na miejsce, by mi tej taksówki nikt nie buchnął. Również. Dziękuję. Kurs za darmo dla pana jeden będzie. Dzięki bardzo. Do widzenia. Dzień dobry, mega promocja. Do każdego skuna darmowy przejazd. Albo na odwrót, do każdego przejazdu darmowy skun. Jesteś może zainteresowana takimi smakowitościami? Proszę bardzo. Gracias. Uchylam melonika przed tobą, koleżanko. 5 sztuk mi jeszcze zostało. Ostatnie 5 sztuk, kochanie, ostatnie 5 sztuk. Czary Marek to zostanie ujarany, kurwa. Może gruba, co? To wyrosuje z mojego magicznego bereciku? O, czy to jest 5 gietów skuna? Chyba tak, dziewczyno. Okus pokus, czary Mary, do japy wkładamy browary. Nie, dziewczyna nie trafiła. Może to by się uda wyczarować. Siemano! Siemano! Co tam? Ale masz przejebaną fryzurę, jaj! Ja w ogóle jestem jakiś cykanowóz. Ziomek, który przed chwilą mi pomagał, dokładnie ma takiego samego. Dziwna sytuacja. Zajebaliście go pewnie, co? No tak. Tak czy nie? No tak. A to jest fura takiego typa, który pomagał mi z paliwem. Głupio trochę tak, no nieważne. Nie dowie się. Znowu rozrabiacie, co? Wiedzę, że tak. Wiem jak jest. Siema Rupert, siema Charlie. Może swoim żywiołem. Potrzebuję wam czegoś? O, ja też mam. Ale panowie, nie ma dealowania na mojej dzielnicy. Musicie sobie wyrobić pieczęcie specjalne. O, na psiarnię dzwoni, ja jebie. Ja $10 muzy ciągnąłem chociaż z kielni. Ta? No. Kurwa, zobaczył, nieźle. O, oh yeah. 34 dolce. Oh yeah. 34 dolce. Dolce Gabbana. Kurwa, no nie mogę swojej fryzury, ja pierdolę. To się tak. Proszę bardzo, moje resztki. Kurwa, żebyś wyjebał przez chwilę, kurwa, 3 kilo zioła. No bo tak było. Taka szotkiewka jakaś, no.
It's a Gucci flip-flops, I'm a fucking fool. Aaaa, w Gucci flip-flops wyglądasz jakbyś kurwa miał te dresy wpuszczone w skarpety, kurwa, rozumiesz? Chuj chujowo, naprawdę mega chujowo. To jest nowy styl, loga, po prostu stary jest. To nawet nie, stary, to jest po prostu chujowe moim zdaniem. Padaj ja się może, stary, jak Michael Jackson w 80-tych, kurwa. No, macie jakąś furę, macie jakąś robotę, macie ktoś ma... Jak z wami nic kurwa nie robicie? Roboty nie mamy. Czy ja okradam ludzi? No ja też nie. Panowie, na złom jest fajna robota, możemy przyjąć złom, panowie. Możemy przyjąć złom. Możemy, no. A nie, od dragu, wiesz, wiem, maleńka, rozumiem. Jasne. Lipa, lipa, potrzebuję uzupełnić zapasy. Ty masz cygan jakieś, nie wiem, jakieś znajomości tutaj w chemikaliach? Nie. Lipa. Trzeba popytać. Może to gangsteru mam jakiegoś? Mam takiego jednego typa, który coś jest wysoko postawiony. Brałem od niego opium, AK-47 i skuna. Wiesz, gości podejrzy w kominiarkach, mają klamki i tak dalej. Więc powiem ci, że może coś kurwa gość ogarnąć, nie? Tylko, że na razie jest zajęty. Musimy, twoja fura możesz wziąć, przepraszam za... Tak, właśnie wariacie, znalazłem tych gości, którzy ci zajebali furę. Sorry za nich, po prostu zrobili błąd, nie wiedzieli, że to ty. Ale właśnie słyszałem, że pan o czymś takim... rozmawiał o takich jakichś działach, coś takiego. Dobra, Shelby. O czym? Niech pan zobaczy. Jakie kurwa liściołach, co ty pierdoli, w jakich liściołach? O herbacie, co pan robi? A, herbacie, przepraszam, sorry, mordzie, sorry. Mam dwubiegunówkę, sorry, przepraszam cię, bracie, przepraszam. Przepraszam cię, bratku. Sorry, mordziu, przepraszam cię. Nie no, Bobby jakiś niepojęcony jest. Przepraszam cię, bracie, sorry. Kurwa, sorry, bracie, dwubiegunowa mi odpierdala od tej roboty. Raz kurwa chcę dogonić kraga, raz chcę zakładać rodzinę z 40-lecią prostytutką. A, może nie ma sensu. Fucking cracking head. Crack. Potrzebuję kraku. Musiałem to sprawdzić. Potrzebuję kraku. Faktycznie, that's right, boy. Mieliśmy okazję się spotkać. Sorry, bratku, nie poznałem cię. Wiecie, kraku. Nie chodzi mi o tą taktówkę, już widzieliśmy się parę dni temu. Jasne, potrzebujesz jakieś podwózki? Czegoś potrzebujesz, kraku? Shitu? Grubego gówna? Chcesz sobie przećpać kurwa młodość? Czy starość? Chcesz sobie spierdolić zdrowie? Masz kraku? Żeby ci kurwa zęby gniły kurwa od spierdolonej heroiny opium? Masz no właśnie, masz ja mam tutaj... Masz krak? Kurwa, jest koniec. Kraku trochę. Pierdolę crackhead. Bobby, nic się nie zmieniłeś przez tyle lat, kurwa. Żarty zęby. Właśnie tak. Masz kraku. Kraku. O, Shelby, słuchaj. Może byś coś nam załatwił, co? Ale wy macie jakieś fury? Ogarniacie w ogóle życie, czy chuja na wychowaniu matki? Słuchaj, poczekaj. Ja na wychowaniu matki kupuję za krak. Masz wizytę, że kontaktować. Dobra, to czekaj. Co ty masz takiego? Co mu się tak mówią, że jak pierdolony krak? Obserwują nas. FBI na mnie przyczynę. Ile chcesz? Tak, jestem. Macie drogę kraku? Chowaj. Ej, siwy, ty masz w ogóle dostęp do draków? Ja mogę wziąć połowę za 150. Ale czego 150? Czego? Skuna. Próba wariacie, ja mam AK-47 dostęp? Nie mam dostępu, ale da się mu się zrobić. Jakbyś, stary, ja bym chciał typ każdego dragu, bo ja ogarnę wszystko, stary, i mogę od ciebie to odkupić. Też. Jesteśmy bandą, która opierdoli wszystko, a mój ziomek nawet to wcina, kurwa. Chyba cię widzę, ziomi. Ale... Stary! Właśnie, nie chcę 20 skunów. Stówka cyknie. Czapkę malenia. Ej, siwy, nie orientujesz się, może wiesz... Wiesz, jak już coś zajęło. Kurwa, zajebałem zapalniczkę. Alta. I chcę ktoś was zapalniczkę? Jak ja mam 8. Wiesz, jak masz lepkie rączki, kurwa. Ja mam 8. No chuj mi zapalniczka, no. Na razie nie ma nic ciekawszego. Chyba, że legalna praca. Może do Lombardu może opierdolimy zapalniczki, bo mi się w Lombardzie na przykład nóż za $80 opierdoliłem. Masz zapalniczkę? Mam. Dobra, a tutaj pan taktówkarz też chce coś? Tak. Na 500 dolców ile byś mi ogarnął rzeczy? Zależy co chcesz. Ale, no... Chodź, no poczekaj. To w takim razie co masz?
Każdy rodzaj marchy. W takim razie chciałbym AK-47. Nie wiem ile, 30 sztuk? Mhm. I za ile byś mi zrobił 30 sztuk? 30 sztuk? Tak. Za 400, za 500. Za 400, 500? Może trochę mniej, jak będziesz brał więcej. No to będę brał więcej, mogę wziąć nawet 50, to za 50 ile mi zrobisz? Ej, macie trochę kraka. 450. 450 za 50, tak? Trochę kraku macie. Widzowie, opłaca mi się to? Biorę w takim razie, bratku. 50 sztuk. Nie, mam, ja się wręczę, macie. Okej, zajebiście, czekam na telefon, kurwa, bracie. Zajebiście. Macie, nie odzywajcie się do nowej panią. No mówię, przypał jest. Myślicie, że jestem w dzieci? Tak. Co to za kraka? Uważajcie sobie. Chcę. Dobra, jedziemy, Maryńka. Przepraszam, panie oficer, przepraszam bardzo. Kadycio! Ruchał to po oficerkę. Pany Kesztel. Pany Kasztanik. Znam go, to jest Glinston. To jest Kadecio, już chciał mi raz mandat wlepić. Glinston? Tak. Cygan, kieruj, jedziemy szybko. Kontakcie, panowie. Kontakcie, czekamy. Albo Logan, szybko, szybko, wsiadajcie do fury. To moja taksówka, gdzie chcecie jechać? Dawajcie, dawajcie. Ale gdzie? Mam za darmo Gnata i ten. I będę na złomie ten. Na darmo Gnata masz? Szybko na złomie. Jasne, spokojnie. Od kogo masz za darmo Gnata? Od moich dobrych, starych znajomych. Bardzo dobrych. Okej, jak chciałem jechać? Złom, tak? To oznaczcie. O tutaj, oznaczyłem Logan. O kurwa, daleko, dobra, jedziemy. Trzymajcie się. To brzmi jak pułapka, kurwa. To brzmi jak pułapka, naprawdę. Szymano Klaud, Markov. Makarov, to dobra się nazywa. Markov! Starzy znajomy mówisz? Dziwne, Bobie. Nie słyszałem, że ty w ogóle, kurwa, jakichkolwiek znajomych miałeś. Na pewno już nie starych. Może to są znajomi twoich starych. Tak. Bo chcesz jakieś crack friendy jebane, tylko wy od kraku się znacie. Spierdalacie razem kraki, to na tym polega wasza znajomość. Uderzami, macie tak. Ej, patrzcie Twittera, Ammunition twarte. Tak, podjedziemy. Tak, bo to właśnie słownica, zobaczymy jeszcze. Aha, poczekaj, bo do tego makaronu twojego, wiesz, że musisz, kurwa, jeszcze amunicję kupić. Ale ja dostanę od niego taser makaronowa. I na... Ej, wszystkich na złomie można zostawić. Ale którym złomie? Bo ja pracowałem w tym złomie w mieście. Ale na tym, na Sandy. Tam jest lepiej, o wiele lepiej. A czym się różni złom na Sandy od... Inne wydobycie, inna jakość towarów. O kurwa! Coś tu odjeba, jesteś, chłopie! Ty. Kurwa, co zawsze jak sprawdzam, to jebany jest. Kurwa, ale sprawdza. Idzie Klaus! Siemano, Klaus! Siemo, Bob. Po co mnie dzwonisz? Dzień dobry. Po co do mnie dzwonisz? Bo tamten mi... Albo dzwonić. No dobra. Pierdolę to jeszcze, o, ma makaron do goła. Chodź. Chodź, czuję, chłopaki, bo moja ochrona osobista. Jasne. A będzie coś za darmo może dostać? No, dajcie mi momencik, muszę wigilować. Dobra, trzeba go odprzeć. O kurwa, Coca-Cola w automacie, ale jaja. No, ale czego to odprzeć? Nie, panie krewce. Gościu zajeździ na malutkim samochodziku i trzyma drzwi, czy... Czemu ty drzwi trzymasz? Ja pier... ale jaja, czy to jest centrala złomu? Bobby miał rację. Pierdolona centrala złomiarstwa. Umiję. Telefony mi zryją łeb, co czas dostaję zgłoszenia na telefon. Kurwioksz. Hello, Mr. Wisy. No siemanko, ile byś tego chciał i za jaką kwotę? Słuchaj, już ci mówię, stary. Potrzebowałbym... mam klot... Kurwa. To wszystko się kończy. Mam klocka. Halo? Halo, mam klocka tylko, wiesz? Klocek 100 za dokładnie. Klocek 100. To. No. Klocek 100, dobra. Chyba, że dałby radę coś w kredens, nie? W kredens, to... Dobra, za tysiaka. Co? To może tak wczoraj za tysiaka kredens. Dobra, plus tysiak jeszcze dam, nie? Ci łącznie to towar to... koła. No to ja, ale chciałbym tylko w sumie AK-47 i opium. Tylko to by mi dało radę, wiesz, interesowało. Co jest? 47 i opium, tak? Tak, z dwa koła, tak. Dobra.
No to czekam na informację. To w kontakcie, dobra, to się ma. Panowie, wy tu do roboty idziecie. Ja się pokręcę taksówką w okolicy, jesteśmy na łączach, dobra? Jasne. Bo też muszę coś zarobić. Dobra, możemy jechać. A to nie stajecie do pracy, nie? Nie. Nie no, to w ogóle... się zatrudnić, nie? Dobra, okej, okay, dobra, to lecimy dalej, tylko nie mogę otworzyć tego. Ej, co chce jeden taser, bo dostałem dwa? Ja chcę. O, to co, ja walka? Nożyk dam, Jaydonowi, a ty mi daj ten taser. Ja dodaję mu taser, ale taką nożyk. Za darmo? Ej, no mówię, bo że to mu ziomy, no dał mi dwa tasery, dał mi gnata. Kurwa. Ale niestety nie otworzę taksówki, nie wiem co jest grane. A fajniutki, zielony, nigdy w nie miałem. Ale to ile masz strzałów w nim w takim razie? Nieskończenie wiele? No, nieskończoność. Pierdolisz. No ładowarkę robisz w domu, znaczy wiesz. A, okej. Okay. No nie wiem co z tym wozem, kurwa, nie wiem co z tym wozem, co się stało. Halo? Siema szefu, słuchaj, bo taksówka nie chce mi się otworzyć, jestem na złomowisku. Nie chcę mi się taksówka otworzyć. Akurat jesteśmy w mieście na złomowisku, to podjechać? My poza miastem jesteśmy na złomowisku. No i mam takie pytanie, ja mogę ją tu zostawić i potem jakoś ją scholujemy czy co, bo nie chcę się dziwko otworzyć. No, kurde. Nie mam jakieś problemy z tego, kurde, bo ja nie chcę... To tam najwyżej w telefoniku na aplikacji napisz, kurwa, że ci się tam zepsuło coś tam i wiesz. Dobra, bo kurde, bo ja chcę dalej jeździć, że... dobra, jakoś sobie poradzę w takim razie, w kontaktach. Jasne, to podjechać po ciebie, bo już mamy towar. No to dobra, to czekam na złomowisku w takim razie, poza miastem. Dobra, to wyślij gipsa szybkiego i bradzie ma. Dobra. O kurwa, to jest taka robota holowania fur. Wow, nieźle, najsik. Siemano, gdzie masz się, kurka wodna? Fuj, to co z tą taksówką? Idziemy, zobaczymy, może coś tam, bo może znowu się zaciął czy coś. Trzymaj, tu jest ten, klocek. Równy klocuś. Licz sobie, czy już się zgadza. Okej, okay, KT-47, to mi się podoba. Tego potrzebowałem, bratku. Oj, gratis skunik, to mi się podoba. A jakiś opium coś by się jeszcze znalazło? O, ja tak, bracie. Skunik to w gratisiach zawsze. Dziękuję serdecznie. No, zbudowałem solidną siatkę klientów, można powiedzieć, podwozień fajne. Znaczy, co ja pierdolę, fundament. No i można powiedzieć, dobrze. Że ruszam na grubo. Długo kupuję wielką furgonetkę, będę jeździł jak taka lodziarnia, to tylko będę jeździł taka tragarnia, można powiedzieć. Tak, jeszcze wiesz, mam kilku ludzi, ale nie chcę tak od razu, to będę brał dla nich też, to naprawdę opłaci się współpraca. Właśnie, Bob, do następnego! Dzięki wielkie, panowie. Pomogę ci teraz, może z tą taksówką. Tak, jakbyś dał radę z tą taksówką coś otworzyć, a z tym, to byłoby spoko. Dotkiewa, co ty masz, kurwa, na bani? Przecież się, kurwa, nie da wyglądać, ja pierdolę. Jakaś skarpeta... What's cracking? O kurwa, on ma taką dziurę na górze, żeby... No jasne, że ten backpack, co ja, kurwa. Zawsze tak chodziłem ubrany. Ja jebia. Obowiązkiem w złom gangu jest każdy ma kardę na siłownię i każdy robi jeden trening dziennie. Żebyśmy byli, kurwa, silni, rozumiecie? Blubery dużo. Rogi, jaś, babi? Lecimy na siłownię. Idziemy teraz na siłkę, widzowie. Wariaty. Ale trzeba drugie tyle przypierdalić. That's for fucking cracking. Ale i ta. Dawajcie, kurwa, lecimy na siłkę, dopierdolimy łapy kwanta, a potem pobiegamy trochę. Oh yeah. Ale wolę swojego na nosikę i tak. Ja ci zaraz dzwonię, okej? Ci powiem. Masz czas teraz się spotkać, jakby co? Kim ty, kurwa, gadasz? W kapeluszu masz Majka? Jest cracking. Chyba jest Schnüffel Kleffen. No i kijki wystawiam i tyle, bo tyle jest do powiedzenia. Poczekamy 5 minut, jak nie, no to wyłączam transmisję i jak się to wszystko ogarnie, w co wątpię, to wrócimy. One też były do docy, niestety. Dzień dobry. Ale wszystko okej? Okay? Co jest, kurwa? O kurwa. Wow, no i się zaczęło. Zostawił radiowóz. Muszę go przykitać, muszę go opierdolę. A kluczyki, wszystko. Stara szopa Wilkinsona. Bo wiem, tutaj będzie bezpieczne. Albo wiem, tu będzie bezpieczne. Obserwatorium jest... Nie, to nie jest obserwatorium, to jest jakieś muzeum. Winewood Cafe. Tu jest bezpiecznie, tu go przykitra, nikogo tu nie ma, jest spokojnie. A
trzeba sprawdzić bagażnik. Jestem zszokowany, że na środku ulicy radiowóz można było znaleźć. Kraju 13. Ty właśnie, może na komendę. Tylko to już podejdzie pod, wiesz, będą wyzywać na czacie, że oddajemy radiowóz na komendę. Ale będzie kaska za to. Dzień dobry, witam serdecznie. Raz oburaz. Jego dzionka. Policjant poszedł się oddać, patrzy i radiowozu brak. Już potrzeba, że pucujesz tą szmatą te okna, wypadałoby coś może po robocie zakurzyć. Albo może jakiś opium się napychać. Okej. Karacho! Pobiegamy sobie trochę naszym Loganito. Może sprinty trzeba ci się potrenować. Bany gruba z bębnem. Ruszaj się, Loganito. Oh yeah, hopa! I fiko, uś! Taka sprawa, będzie... Tak. Możemy się zaraz szybko spotkać? Oczywiście, jasne, że tak. To nie, podeślij jeepa, to ja tam ze znajomym podjadę. Wiesz co, właśnie jadę pod zajezdy taksówek, więc może mogę... O, dobra, to my tu jesteśmy, No to za chwilę będę, zobaczysz, ka. Siemanko. Siemano, łysy, co tam wariaci, no? To chodź, lecimy do tego kasyna. To się przywitać nie umie? To ogląda jak babcią na kurwia w tam. 5 złotych. Przez najbliższe 3 dni będę miał urwanie głowy, więc ciężko ze mną będzie z kontaktem. Aha. Ale tutaj jest mój pomagier, jakby tak można powiedzieć. Pomagier, tak? Tak. I on ci będzie ze wszystkim ogarniał, wszystko ci będzie pomagał, ze wszystkim będzie pomagał. Luźna guma, wariacie, nie ma problemu. I po prostu będziesz się z nim kontaktował, jak będziesz czegoś potrzebował. I to tyle. Okej, jak się nazywasz, bratku? Jeffrey, jestem LOG. Okej, okay, a numer telefonu jakiś? Podasz mu jego numer? Mój? Znaczy podasz mu mój Jeffrey, numer? Podaj mu wizytówę. Dobra. Znaczy to ja mam teraz... Albo dobra, ja mu podam. Tak, podaj mu numer i niech się z nas kontaktuje. Jasne. Mogę wyciągnąć taksówkę kolejną, tak. Bo tamta chyba nie dojechała do... Jasne. Tak? Dobra, dzięki wielkie. Nie, bo benzyny i... O kurwa. Ja nic nie widziałem. Jestem nowy. No tylko, że ty płacisz, tak? Jadę w obraniu prywatnym, wie pan. Jak on tam się zwał? Teraz alt, taksi, rozpocznij pracę. Zaczynamy. Podejrzam sobie tutaj pod wariaty. Siemano, bratki! Gdzieś może garnąć albo naćpać czegoś dobrego? LOG wyjeżdża na służbę. Cały dzień. Będę tylko was woził i częstował dobrymi smakołykami. Co jest? Dwie sztuki zapić? Co jest grane? Jołek! Siema! Co robisz? A stoję, gadam o płytach metalowych, rockowych. Wiesz, że kiedyś koncertowaliśmy z chłopakami. Mamy się znów zwijać, tak? Nie no, jak gadasz, to gadaj. Bez problemu, luzik, dzięki wielkie. Tylko psy podjadą, będą się skrują się do ciebie, że na czerwonej stoi. A, no tak, bo właśnie też zachęcałem ich do przejażdżki. Będę już leciał, oczywiście, przeparkuję, masz rację. Jasne. Klawa Merli, bieguj się do mnie, bieguj się, dziewczyno, ruchy. Bąbelciu mój, kurwa. A wy panie dzisiaj luźno na mieście, to można przycisnąć. Raz, dwa i przykniemy przez całe miasto. I trzymaj się, wariatko, teraz. Drzwi nie zamknęła. Ajaj. Kurwa! Ja pierdolę! Ała! O kurwa, nie zapiłem pasów, ja pierdola! To jest kurwa, gdzie są jakieś obrażenia? O lipcia, ała! Taksówa rozjebana. O lipcia, wszystko mnie boli. Następnym razem, wariatko, muszę zapinać pasy, dobrze, że... A, to gruby. Jeśli przez szybę się nie przycisnął, to byś nie wypadł. A. Wiesz co, skoczysz, to dopłynie żarcie jakieś, okej? Okay? Daj mi chwilę, kurwa. Ciśnie. Oh yeah. Kurwa, weź pod pauzę. Dobry. Chyba no, jedna wejściówka. Kurwa, się zmachałem. Byłem w ciągu, może być dla ciebie, jak mówisz, kalicynika. Nie, no raz. O jeź. Tak, nawet przy tym można odpocząć, powiem. Power walkingu? Oh yeah, już jestem gotowy! Oh yeah! Okej, okay, zacznę może od bieżni? A może od klatki, łap, dobrze się spompuję, potem pobiegam. No z
jakiś tam... O tak! Yeah! Że to nie powiedz pio, widzowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Koncentracja, widzowie, musi być kurwa czujny. Dziadu! Jakiś leszcz kurwa przy nosiłkę? Jakiś frajer jebany? A co to za jakaś jebana frajer, że nosi panoszy po mojej siłowni, ha? Co to za jakiś ciotek? Mówisz to do mnie? Do ciebie siły się mówię, ha? Ty ci kojarzę skądś, ty? Ty kurwa rudy, ale ja tu mam sprawę. O kurwa, Logan! Ja pierdolę! Czy to jest pierdolony Bank Black? Ja w rzeczy jasne, jestem trenerem personalnym. Trenerem personalnym, z takimi chudymi łapami. Ja pierdolę. Dobra, ciotek. Chyba się siebie kucharzy. To trener, stary. Dawaj pompuj, kurwa. Niezły trener personalny. Co ty tu w ogóle robisz tu? To nawet to więcej wyjebie. To czemu od klatki teraz? Robię teraz 4 serie na klatkę, potem 4 na łapy i potem bieganie. Dołaczacie się? Czy jesteście jakimiś miękkimi ciotami, ha? Widzisz, Logan, a ty mnie nie poznajesz. Poznaję Kuganda, poznaję. A, tylko jestem teraz na siłowni, nie mam czasu klatki. O kurwa. Ci mokasyny zjebane nosisz. Raz, a. No nie zdążyłem się przebrać, muszę tu karnecik wykupić. Siadek. Szukam akurat trenera personalnego, który zna się na rzeczy. Siadek. W chuju to mam teraz podczas treningu, nie zwracaj mi dupy, za 20 minut będę wolny. Dobra. No i co, za ciężkie do ciebie? Co jest z wami? I co? Nie idzie. Kurwa, że ciężkie. No i co, i co? Ja pierdolę, nawet raz nie podniósł. Weź mi to zrobić. Siwy, siwy potrzebny jeszcze trochę, to będziesz wyglądać. Siwy, odłóż to. Ja pierdolę, księdzu. Może ty my robisz niezłe, ale paruwa jesteś, kurwa. Musisz, kurwa, więcej jeść. Dać od pompek, rozgrzyj się. No tu się nie wyspałem. Idę na bieżnię. Ja masz już wyjść, bo się pokażeś trochę. Tam tu dupę. Widzieliście to rekordy w szkole w bieganiu. Wyciała. No uciekałeś przed takim jak ja. Dobra. Pompki macie już wolne, możecie pompować, ja się wybiorę za łapy. Robisz kurwa siwy łapy? Ja mogę zrobić. Tempo, oddychać powinno wejść. Okej. Okay. Babska, biorę się za to. Let's do this, kurwa baby, let's do this. O kurwa, rzeczywiście ciężkie. Dobra. No nie mogę! Mówiłem! Kurwa, to droga pierdolę to. Co? Ja pierdolę raz! Fantastycznie. Dwa! Kurwa, ale to jest ciężkie! Trzy! Cztery! Uff, ostro! O kurwa, jeszcze ja pierdolę, on napierdala mu jak muczako tą sztangą. Próby burgerownia jest tam po prawej, bo jebałeś chyba wieścia, co? O kurwa! Mówi, że burgerownia jest kurwa wejście z przodu tam, po prawej stronie. Nie, nie, tu jest siłownia. Ja przyszedłem kurde po ten, do ćwiczenia. Miałbym musiał być trenerem personalnym. Jasne, trenerem personalnym. No dobra, pakuj się, wariacie, sorry, myślałem, że się pomyliłeś. Jedziesz kurwa jeszcze pięć razy! Kurwa, manie, zapierdalasz kurwa! Jedziesz tą kurwą! Jedziesz! Dawaj, kurwa, co nie dasz rady! Pizdo jebana, zapierdalać! Kurwa... Dobrze, nie mam sił. Kurwa, ani razu nie zgnęło. Tyle wystarczy? Boga, pokazałbyś mi kurwa co i jak. Nawet jednej pompki kurwa nie mogę zrobić. Mogę ci pokazać kurwa drzwi, są tam. Możesz pierdalać, jak masz tak do mnie gadać. Nie jestem trenerem personalnym, stary, sam się uczę. Przecież widziałem kurwa jak zapierdala. Pogadaj z tym gruby, bo on widzę, że się zna. Zobacz, jak ma zbrój. Gruby to się odbija brzuchem. Nie, serio, on się może znać. Widziałeś kiedyś, że jakiś trener boksu miał trenera superboksera? Nie, zawsze takich miał wątłych dziadków, oni byli najlepsi. Mówicie, najlepszy trener to taki, który nie wygląda. On ma uczyć, a nie trenować, rozumiesz? Dobra, robię z na łapy. Czyli co, staj za mną. Kurde, iść pod prysznic najpierw, być mógł. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, zaczynamy. Kurwa, nie chcę drgnąć. Co nie chcę drgnąć, dawaj, kurwa, jaki testosteron napierdana. Nie da rady, no nie wiem, co jest grane. Który, raz, kurwa? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gdzie to się ten... Kurwa. Od kogo? Tutaj jest sklep gdzieś? Kurwa, no nie da rady, dawaj, no. Kurwa, no. Yes! Zamknij, kurwa, mordę. Zamknij pizdę, powiedziałem ci raz. Bo mnie wkurwiasz już w tym momencie. Przyszli, się boję, księdze. Wykręcę ci kurwa w jedną rękę. Tam, księdzu, co u ciebie słychać? Jak tam dzionek bija? Leci jakoś. Działasz też jakieś biznesy, kobiety, szalone życie? Depresja, choroby psychiczne. A, to klasyka, to wiem, to u wszystkich, to u nas wszystkich to samo. Myślałem, że chociaż u ciebie się coś wiedzie. O, lipka. Większy kobiet się kończy na minusie.
Ta, masz jakiś długi już? Ja staram się trzymać jakoś w ryzach. 0-0. Może widzę na proszę. Raczej tak. Widziałem, tam patrolują się policjanci, są straszni. Trzymaj to. Przyda ci się, co? Masz takie coś? Czekaj, muszę sobie zrobić rundkę w bieganiu. Nawijaj do mnie. Co jest grane? Mam dostęp do lepszego sprzętu jak coś. Co? Co? Zauważaj, dziadek. Stracza, zaraz się spotkamy. Tak? Najebalimy. Jak to cię najebali? Kto? Stale się, udawałem, że ich nie znam. Ale najebali mnie we dwóch. Aha, kumam, ale dlaczego? Nie wiem. A, pewnie też odpysknąłeś, A gdzie jest Kuganda? Kuganda robi łapy. A najebali cię, staram się uważać, to miasto jest niebezpieczne. Podobno tu rządzą gangi, miejskie gangi.